Katowice utracą południowe dzielnice na rzecz Mikołowa. To pomysł jednego z mieszkańców, który chce zorganizować referendum. Bardzo liczę oczywiście na to, że poprą nas grupy niezadowolonych osób, których ciągle w mediach głośno, jak na Burowcu, na przykład głośno w mediach sprawa ostatnio, ale też Bieżowca na Kostuchnie, czy na Podlesiu, gdzie tam Lidla wybudowano i zalewa okolicznych mieszkańców. Konkretniej to w Zarzeczu. To jedna z sześciu dzielnic poza Ligotą, Panewnikami, Piotrowicami, Ochojcem, Podlesiem i Kostuchną, która miałaby zostać włączona w granicę sąsiedniego Mikołowa. Ten pomysł zrodził się jako żart i reakcja na opieszałość urzędników. Pan Tymoteusz od 8 lat stara się o wykup działki, na której chciałby rozbudować szkołę specjalną prowadzoną przez Fundację Arka Noego. Niestety bez skutku. Może Mikołów sprowadzimy do Katowic, skoro tam w urzędzie Urząd Miasta działa sprawnie, a nasz nie potrafi. Same osoby pracujące w urzędzie ja szanuję, znam je i z racji mojego zawodu, i z racji działalności już wieloletniej samej szkoły i fundacji. Rozmawiam z nimi, ale każdy rozkłada ręce i mówi, on tu więcej nic nie może, to zależy od kogoś innego, od innego wydziału, od innego urzędnika, od tego, co jest wyżej, od tego, co pracuje dwa piętra niżej. Urząd Miasta potwierdza, że pismo w sprawie referendum odebrano. Wpłynęło takie zawiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą właśnie polegającą na przeprowadzeniu referendum. To pismo wpłynęło pod koniec ubiegłego tygodnia. Oczywiście będzie rozpatrzone i w ustawowym terminie tym inicjatorom zostanie udzielona odpowiedź. Odpowiedź będzie zawierała liczbę głosów, jakie muszą zgromadzić pomysłodawcy. Jest to 10% wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców Katowic. Inicjatorzy mogą potrzebować nawet około 20 tysięcy podpisów, żeby przeprowadzić referendum. Na razie jest ich niewiele. Miasto jeszcze nie zastanawia się, co stałoby się po zmianie granic administracyjnych. Bez komentarza w tym temacie. O komentarz poprosiliśmy zatem mieszkańców południowych dzielnic. Ja nie mam żadnego problemu ze złej strony z Urzędu Miasta. Nigdy załatwiałam dokumenty, załatwiałam różne rzeczy, ale nigdy nie miałam problemu. Czyli gdyby było takie pytanie w referendum, to pani by się opowiedziała za Katowicami, nie za Mikołowem? No raczej tak. Byłoby się automatycznie mieszkanką Mikołowa. Tak. Aha, no to, ale to może zmienić bardzo wiele, będąc mieszkanką Mikołowa. To jest urocze miasto Mikołów, aczkolwiek wolałabym zostać w Katowicach. Nie będzie łatwo przenieść Katowic do Mikołowa, bo sam organizator nie jest przekonany, jak zagłosowałby w wymyślonym przez siebie referendum. Na razie ma 60 dni na zebranie podpisów, co może być niełatwe, biorąc pod uwagę, że o tym pomyśle mało kto słyszał.